września 2018, niedziela, i co? I zaś deszcz, druga niedziela z rzędu, ale rajza jest, bo dzisiaj jest 30 rodzinny rajd rowerowy Czechowic, Dziedzic, i tam właśnie jadę. Swoją drogą to drugi rok z rzędu, tak to jest ciekawe, wiele ludzi byli. Weź rodzinę, zakręć kołem, z nami jedź.
jak sobie pan sam kupi, to też tak pod siebie. A taki wygrany rower nie zawsze może spasować, no bo to zawsze... No ale czasem się spasuje, zależy. A Robert, ty też chyba mógł większe koła w tym rowerze jak tamtym, nie? Tak, dużo większe. 28, nie? 29. 29? A nie? Tak, 29 to są. Ach, to jest. No ale, droba jeździ. To nie są 29. Tylko na tym, na tej 29, a nie, tak. Mówi, że są, no to są, ale to się nie wygląda. Ja wiem, że są koła 29 też, ale nie wiem. No to wracać pod tym takie było gościa z przyczyny, co właśnie na jednym kolei. Ile to rowerem? Ten 20. A to też był taki trochę nagły zakup. Bo miałem jechać do salonu, się tam popatrzeć, do tego salonu rowerowego w Południowy. I tak się miałem popatrzeć tylko tam, ale widziałem rower fajny. No ale tamten już 18 lat skończył, także jest sprawny, cały czas jeździ. Ale to tak i to wszystko się... Ale fakt, faktem, że tamten już był mały po prostu. Ja byłem pieniądze przyszykowany, czy powiem szczerze. Nawet na auto sobie to będzie rower sobie. I tu zaraz żony się tej córy zrobiło, bo jeszcze nie wiem, czy byś mieszkał, a tak sobie dałeś. To wszystko to wiesz. Lepro, co się dzieje, to chodzi, ja byłem takim rowerem, ale jakby wziął jakieś cienkie opony, to już nie wiadomo, że to jest coś takiego. Kurczę, te trzy drogi rozgrzewane na całego. No, i go tak rozgrzewano. Tam rolników się robi ten most, no on wiesz, tam pan Jaryski to sobie. Ale długa też jest rozgrzewana. Długa, tam co do mnie, tam się jechało też, tam u Domu Kultury też rozkopano, całą Brunowska całą rozkopano. Ale robione się coś, jak chodzi o kanalizację. Tu w Bigocie mamy drugi etap teraz kanalizacji. Całe tą drogę zrobią w Bigocie. Pod płacarzem. Za zakrętem jeszcze tam kawałek, nie? Nie, do zakrętu jest. Do zakrętu? Aha, do zakrętu. Do zakrętu, a docelowo to miało być prosto, tam do tej pszczelarskiej. Miało być prosto przez te pola, ale tam się właściciele nie zgodzili. Tych pól. Jak tą drogę asfaltowali, to miało być cały czas prosto, aż tam do tej drogi na landek. Trasa rowerowa. No jest, zaczyna. Zabrzegów też jest. No Zabrzegów, wczoraj właśnie w Zabrzegów patrzyłem. Nawet w Bronowie jest. A wczoraj widziałem to już... jeszcze dzwonić, bo mam telefon do tego oficera wojewódzkiego rowerowego, żeby, przecież tam teraz przez tory by się już dało, bo tam jest ogólnodostęp, wiesz, żeby nie jechać ku stacji do Zabrzega. Znaczy, siostra mi mówiła, że to jest teren kolejowy. Aha, na to my to mówimy na tym. My to mówimy na tym. Teraz po lewej stronie będzie właśnie ten spalony dom. Jeszcze nie teraz, ale za chwilę. To piorun uderzył właśnie. Kawałek dalej to będzie. Ale kurczę, dym był taki czarny jak... Gdzieś go widział z domu nawet. Ja go widziałem z domu. To pożar gdzie to było? Nie na dole. W zeszłym tygodniu. Ale tu będzie teraz. Tu będzie teraz. Tak, tu jest.
kilka takich błysków było i naraz taki huk. Ograniczenia. Rower to o, po takim czymś, na przykład przez mostek rower chce prowadzić. To jest poziomy ruchu. Po schodach trochę, to na tym jednak ograniczenia są, nie? No. Po schodach nie przeprowadzić, gdzieś tam. Tak są ograniczenia, no, ale to było trochę nie, bo trzeba mieć też może zapał, żeby coś takiego po swoich tam wrodzonych czy takich linii. Bo tak jak też ten z cyklistów, nie? No właśnie. To też koma na rowerze. No i dobrze. No ale to się do nas zalicza. Do naszej grupy. Ale tak to oni bardziej tam na Bielski, tego co widzę. A
Bielski się mi trochę nie podobał, bo to strasznie tak kurczę dużo ludzi. Bielski to jest stary cyklista. Jak był taki ogłoszony ten, czekaj, kto najwięcej, jak jeszcze to prężnie działało, kto najwięcej wyjazdów miał z Czechowickim Towarzystwem Cyklistów, to swego roku Hyniu był wyrudziony jako pierwsze miejsce. A, fajnie. No co sobota się jeździło, gdzieś tam to tylko tam, to wiem, zapamiętałem, że Hyniu dużo mówi. No to nie, co sobota gdzieś się jechało, no. Hyniu, kurczę, największą ilość znanych rozpłacanych zaliczył wyjazdów, bo i niedzielę też tak, no nie, tak tylko też tam, niech film otwierał wiesz. I co moja mama goknęła. A Andrzej został wyróżniony ostatnio jako do Częstochowie, prowadzący Zenkiem i ty, Zenek i jeszcze. Aha, Kaczorek tutaj. Ale no, faktycznie, że jeszcze się udzielali, no. Ktoś jak to ma istnieć, to ktoś to musi, no. No to drogę trochę. No, to kierować. Nie, fajnie, bo tu jest. Czy tej starczej? No, w Gazecie Czechowickiej zdjęcie. Widziałem cykliści jak co roku musieli do Częstochowy czy jakiś tam tytuł, ale dzisiaj, bo faktycznie w okazji. Stare wygi, nie? No. Coś musi powiedzieć, że nie do siebie. Jedzie, no, jedzie i kto co ja. A zaraz już się tym podejrzacie, kto stosować. Nie było. Tym razem nie było takich wyraźnie jakichś słabszych ludzi. Nie dostawali tak tyle. No. Czasem jest jedna osoba, a tu... Dwa miejsca są takie siłowe, tamto kolano i tu łagodna polna. No, tu jest elegancko. A tam tak blisko, już robi, gdzie nie przyjedzie. A, to pod wiadukt pojedzie.
to nie porozumie. Tutaj, jeżeli znakują, to tutaj na tym rozwidleniu. No, tam nie było żadnego znaku. Nie było. To daleko po tym. To by to interweniował tutaj. Nie, do władz miejskich, no tam do tego oficera, bo to on się tym zajmuje, wojewódzkiego. To jest ten oficer rowerowy. Rowerowy województwa śląskiego. No on głównie się zajmuje tym właśnie znakowaniem na terenie województwa śląskiego i Ślanki. Ale tutaj jej nie było. Tu w tym miejscu. Nie, ona szła tam Wisłą. No właśnie. Brzegiem Wisły do Kopalnioka. W poprzednim wydaniu. Tak było tam samo oznaczone, że ona wnioskowała, że wyjeżdżał się, przejeżdżał się granicę, bo całkowicie z drugiej naszej gminy, przez most się przejeżdża na Wiśle i nie ma żadnego kierunkowskazu Wiślanej klasyrowej, że należy skręcić na wał, żeby się pojawić z Wisły, tam jak się jeździ. Nie było nic. I skąd ten rowerzysta ma wiedzieć, jak ma jechać? Widzi, że to idzie w tym samym kierunku, to chyba się wróci wałem pojedzie. Nawet się wróci, pojedzie wałem. No. A no oni powiedzą, że ale będzie zrobione. Będzie. Jak dostaniemy pieniądze, to będzie zrobione. No to zakończył się dzisiaj już rodzinny rajd rowerowy Czechowic-Dziedzic. No i Ta rajza najprawdopodobniej teraz się już kończy. Daleko żech nie zajechał z kuli tego, że idzie piorunowa burza. Dlatego kończymy. Nie ma daleko od chałupy, ale kończymy.